Bezprecedensowy transport, który będziemy w najbliższych tygodniach powielać, będziemy ściągać jak najwięcej sprzętu. Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w akcji zakrojonej na tak szeroką skalę. Bardzo się staraliśmy, żeby jak największy wolumen ładunku przyjechał do Polski w jednym czasie, bo to jest istotne, żeby to było dostępne bardzo szybko. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować personelowi medycznemu przede wszystkim, ale także innym służbom, które w Polsce walczą z koronawirusem. Mam nadzieję, że to, co robimy, to będzie dla nich duże wsparcie.